Siemano Italiano! Siema! Dzisiaj taki spontan popołudniowy. Jedziemy w pewne miejsce, ale tak jedziemy normalnie, nie wiedząc, czy coś tam będzie, kurde. Staliśmy informację, że coś tam jest. Bo ktoś widział w ogóle. Ej, kropi! Jeszcze kropi. Także jedziemy, zobaczymy się na miejscu. Być może coś tam znajdziemy. Dobry. No skoła. O matko. Mówię, zatrzymałem się pogodą, my z chłopem, a co tam, nie? Tu jak wam się nie przykrzył w tym kolesie? Panie, my w tym roku byliśmy w Gnieźnie rowerami nawet. Tak sobie jeździmy, nie? Jest gdzieś jakiś cmentarz niemiecki? Jakiś niemiecki, tu pisało, że jest w Bierzwiennej. Tu było w... Bierzwiennej to nie ma niemieckiego. Znaczy w Bierzwiennej długiej chyba nie, bo tu kilka tej Bierzwiennej. Nie, dwie są długie. A jakiś dworek czy pałacyk? Tu jakiś dworek jest niby, nie? Czy coś? Tu za drogą tą główną podobno, tak? Dworek to jest tu jest koło kościoła, to był dworek, a tam w parku to jest tego taką oficera, co ta służba mniejsza była. Ale a, można wejść? Ale jest tam coś, nie? No to jest szkoła tu. No to dobrze, nie, bo ojciec mówił, że tu samochodem jechał i tu właśnie po drodze coś było, nie? A ten cmentarz nie wiadomo gdzie jest. Kochanie, cmentarz to jeszcze nie wiecie, to był w Lubuszu, jak idzie droga do Rysin tam mieszkała, bo nikt tu po prawej stronie. Jedziecie od trasy? No my od trasy jedziemy. No, no bo tu możecie może teraz dojechać do drogi, odkładamy tydzień na Babiak. No to wiem, no to to główna ta idzie. Tak, i to idzie tam i przez las, przez Lipie Góry można jechać dookoła, można jechać przez Bugaj dookoła. No to wiem gdzie, tamte tereny to znam. To znamy, no. No tam to znam, bo a cmentarz Ewangelisko Arbuszy. No właśnie. No to jest jeszcze leżący. To w lesie jest. No w lesie? Aha. W lesie jest. Nie za wrzącą. Przed wrzącą tu jest. Tu przed wrzącą? Tu. Nie wiem co tam za cmentarz jest. No to ewangelicki jest, no. Tam jest tablica, no, bo ja tam to mam to, to jest to chyba może. A tu pisze Wierzbieta niby. Nie, nie, Lipie Góry, to są Lipie Góry. Znaczy w Lipich Górach to też mi tata mówił, że coś tam jest. A to w Lipich Górach to ja byłem, to ja wiem. Ale gdzie tam to jeszcze jest. Coś jest. Co tam jest? Nie, no nie. Zobaczymy. Dobra. Jakbyście chcieli ten cmentarz zobaczyć, to jakbyście jechali przez las, będzie po prawej stronie leci ciówka, ta jak tamten chojok, a droga by szła tu w tę stronę do Belic. No to tu nie las. Tam mój wujek. To to wiecie na tamtym. Jaka jest dokładnie miejscowość, gdzie ten cmentarz? Lipie Góry. To są Lipie Góry. To są jeszcze Lipie Góry. A za lasem już są Belice tam. To już chyba wiem. Ty to w tych Lipich Górach byłem w tamtym roku. W cmentarzu? To nie ten co zobaczyłem, to nie to tam tylko jest, no, jest to tu tam, jest coś inne, no tu w internecie nam wyskoczył, jest napis, no tu nam jakiś stary cmentarz wyskoczył, że niby tu gdzieś jest, może to nie, tu. Nie, tu. Albo tu, już tu, go nie ma. Tutaj to nie ma w ogóle cmentarza starego. To cholera wie. To nie wiem, że jakaś inna Bierzwienna? Może inna Bierzwienna. W innym województwie. Nie, może w innym województwie. To że nazwali to jeszcze kiedyś u nas cmentarz za kościoła, to był stary i nowy. No. Bo to... Może to ten stary. Czy ten stary cmentarz by to tak nazwany był? Połowa cmentarza była starego, a połowa nowego. Jak był drewniany kościółek, no to chowali na połowę cmentarza, no to mówili stary cmentarz. A, to może to. No, to, to takie coś. No tu to będzie ten pałac i tam ten park taki, tak? Tam jest park, to z tego co mówię wam, że oficja tam rządca, wódz mieszkał w nim i to. Aha. A gdzieś tu jest kościół, jak ten chojok. Przed tym, kościołem będzie szkoła. A gdzie ten chojok? No wiem. A ciutko to na ten chojok, tu. Nie tamten, tylko tu po prostu. Tu dali to będziecie widać. No dobra. Nie rozumiesz? Dobra. Dobra. Tego całego pałacu. No dobra. Dobra. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Ale ci powiem tak, że tacy tubylcy są właśnie lepsi niż kurde mapy, niż internet. Wszystko wiedzą, wszystko ci wytłumaczy. Także nie jedziemy na próżno, coś jest. No dobra. Zobaczymy. Taka droga z kamieni, to rzeczywiście, że coś tu jest.
coś tu może być. Jakaś droga z kamieni, to może coś tu było. Mamo, w internecie tego nie było, bo może nikt tego nie wrzucił. Może. O, kawałek zwierzęta. Prywatne. Prywatna posesja. Także. Ale zobaczymy, co jest dalej. Coś tam stoi, stodoła. Czekaj, co nie jest prywatne. Wezmę, zobaczy, co to oberżyna. Oj, oj, oj. Pieski, o, jakie fajne. No co, nie jesteś groźny? Co tam, chyba nie jesteś groźny, co? Nie jesteś groźny, no chyba nie jesteś gdzieś taki fajny, jesteś skubany. Oberżyna. To no dobra, już. Widać, że pieski szczekają, ale chyba nie są groźne. Ten najmniejszy hałaśliwy jest. No już, przestań. Bo mnie rozpraszasz. Oberżyna, budynek, nie wiem. Niby coś miało być, a nie ma. Może było? Albo nic tu nie było. Ale jest chyba jeszcze jedno miejsce, także jedziemy szukać dalej. I może to znajdziemy. Co? To jest park dworski. Aha, no to czyli coś tu musiało być. Któregoś wieku. Coś tu było. To jest park dworski. Może to było niedawno i zburzyli to. A to jest pewnie należy do tego parku i tu ktoś mógł mieszkać albo coś od drugiej strony. No, no to by się wyjaśniło. Bo jest bierzmienna, długa, krótka, tu mi wyskoczyły polskie zabytki, może coś na park dojebany, co? A te kamienie, może to pozostało potem? Rzeczka płynie jakaś. Jakiś młody, nie wiem, to. No. Czy to sarna, czy to Daniel, czy nie to łoś? No, sarny by koleś nie mógł hodować, a Daniele to wiem, że hodują, bo w Holandii byłem, to mieli tego pełno. A to przykład. Młodziutkie widać, że są. Tylko w Holandii jest inne prawo może. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Młodziutkie. Tu jakiś biały albinos. A my jedziemy do bierzmiennej długiej kolonii. Jest tam chyba cmentarz ewangelicki. Może coś w końcu znajdziemy. Te z rogami powinny być. O, tam jakie ma rogi. To takie nakrapiane te z rogami są. Takie wielkie oczy. Co ci mówi mapa? Moment. Moment. Nie, tu nie są Daniele. Daniele są nakrapiane. No, mają kropki. Tak? Są sarny chyba, na to wychodzi. Dobra. Jedziemy szukać tego cmentarza. Oh. Możemy do Brudowa od razu jechać. Tak mówisz? No kurwa, i wrócimy sobie ten. Tu na Wrzącą. Aha. I sobie zrobimy wycieczkę. Dobra, chociaż dzisiaj jedno miejsce żeśmy jakieś znaleźli. Dworku nie było. Park, ale był. W dworku nie było, był park. Cmentarz ewangelicki. Ewangelicko-augsburski prawdopodobnie. Takie pomniki wielkie. To wchodzimy na cmentarz. No to chyba się podnosi. Chyba ciężarówką. A ci powiem, kurde. W takim cmentarzu ewangelickim, żebym jeszcze nie był. Takim wielkim. Po kamyczkami wysypane. Też na takim nie byłem. Czekaj, grup rodziny Wolters Dorfu. Nawet wejście jest. Dziura, może trumny są. Możemy sprawdzić. Taki niby cmentarz nie za duży, ale ładny. Karol Zom, czyli syn. W 30 roku ostatni grób, to może miało nie być na cmentarzy, ale jednak są. Jest więcej tego.
Jakiś mur naokoło. No jest. Tu są jeszcze groby. No co, Magdo? To jest tak podobnie jak w Dąbiu, że tu jest ewangelicki, a tam leżą żołnierze. I to czasami czy tak tu nie będzie. Po tych nagrobkach to widać, jakby to było właśnie wojsko jakieś leżało. To jakie wojsko? Naokoło takie ziemia wyższa, nie? Tam coś jest jakieś. No bo to tak właśnie jest podobnie w Dąbiu. Nie, tu leżą pewnie żołnierze, tylko co tu pisze? Tutaj jakieś coś jest. A. Z pierwszej wojny światowej kwatera żołnierzy niemieckich. Niemcy tu leżą. Niemcy. Deutsche. Leute. Ale ciekawy, co? Mhm. Tu jest na drzewie. Gdzie? Tu. Tak trochę widać bogactwo. No. Tu ma śruby poskręcane. Marzę trochę, bo idziesz porobić. Jedzie tam. Jak tam? Tu jakieś dziwne kwiaty rosną. No tam dalej. Tam już nic nie ma. Jeszcze zobaczę, co jest tam. Gdzie? Tam w krzakach. Może drugie wejście? Dobra, zobaczyliśmy cmentarz, wychodzimy i wracamy. Jechaliśmy tą polną drogą z powrotem i wpadliśmy na opuszczone gospodarstwo rolnicze. Gdzie są opuszczone maszyny, nawet widać. Ciągnik, wóz. Opuszczony ciągnik. Ursus C360. Nawet kuchnia stara. To jest co? Widać, że stoi nieużywany kupela. Nie no, widok kozacki. Ropa jest, to odpalimy. Już coś spuścił. Kurde macie. Woda. Ursus C360. Bardzo popularny ciągnik w polskich polach. Gdyby ktoś był zainteresowany, kuchnia do sprzedania, kuchnia polska. Grudziącka, w jeszcze dobrym stanie. Typa trzyma tam makaron. Rok produkcji 1996, czyli z tych nowszych. Ulala, zapraszam tutaj. To wstaw wodę na kawę, prowadź. O kurde. Kurde. Ty tak tu, no by ktoś palił w piecu czuć.
Słyszysz? No. Ktoś tu musi mieszkać. Takie coś miał mój wujas kiedyś w dawnych latach. Ktoś tu musi mieszkać, bo to czuć normalnie, że... No bo w piecu było palone. Tu są jakieś świeże słoiki, może tu jakiś bezdomny mieszkać. Mówię, że tu o, widać drzewo uszykowane, czuć, że było palone. Dobra. Tu jeszcze jakaś komnata jest. Może WC. Normalnie śmierdzi, tu jest nowy czajnik. No mówię, ktoś tu musi... Ktoś tu musi spać. Może bezdomny. Prądu na pewno to nie ma, to, no ale... Może jakiś trup. Mi się wydaje, że ktoś tu mieszkał dawno. Albo i mieszka. Może są stare ciuchy strasznie. No co taki bezdomny, co tam widzisz? Ale czuć w piecu, że było palone. No. Taka półka stara, kurwa. Ale normalnie tam takie to do miski, to mój wujas w starej drewnianej chacie miał, co? Dobra. Nie chcesz postawić kawę, to wychodzimy. Zarąbiście, no. Tak to nieraz czasami jest, jedziesz i coś po drodze fajnego się spotka. Daliśmy się napić wody, fajkę zapalić, ale ty. Patrzymy, takie stoi. Ciągnik, no bo... No stoi to. Ktoś się dawno wyprowadził chyba. Wyprowadził się. Mieszka tam ktoś, nie? Pewnie. Tak? Ja mieszkam. To pan tu mieszka? No. No to właśnie czuć tu, jakby się w piecu poliło. To się poli, nie poli. Myślałem, że ktoś się wyprowadził, stąd tak sobie weszli, mówię, nie wiemy czyje, nie? A my z koła, jedziemy do koła. Z koła rowerami. No to się zaraz się ciemno zrobi. To jest... Czasami to my wracamy o 12 w nocy. A gdzie przejadzie tam? Światła są dobre. Tu byliśmy, co jest to, ten cmentarz. Ten cmentarz ewangelicki, co to jest? Ale się to nie to, że można jeździć. To, że tam jest... patrol jest i jeździć nie wolno. Ale gdzie, gdzie nie wolno? Trzy kosy dookoła. Dookoła już nas nie puszczą. Kto nas nie puści? Ano. Przecież wolno tam jeździć, to jest trasa. Trasa jest, ale nie wolno jeździć w nocy. Czemu? Nie wolno rowerami. A w nocy nie wolno. Jak was przepuszczą rowerami. Ale co, bo koronawirus? I jeszcze rowery musisz, każdy jeden musi 60 jechać. Rowerem na trasie, jak przejedzie. Przejedziemy lewo, to... No wiem może... gdzie, no wiem gdzie. No to wiem. Taki cygany mieszkały kiedyś. No ale mi lewo, ale mi lewo to jest pod górkę. To. No wiem, wiem. To dobra, jest. Spadamy. Ciągnik Galanty stoi. 60. 60. Kupę lat. Pewnie nie przepuszczają, bo choroba, co? Choroba, ja w tę chorobę to nie wierzę, panie. A nie, tam choroba kawał, to wyjdzie to tam. Kawał choroby tam. Zamieszanie tylko. No nie zamieszanie, ale jak choroba to choroba, to przecież nikt nie wsiądzie na rower, ja bym chory. My tam z Gniezna jechali o 12 w nocy i tam nikt nas nie łapał. Takie kilometry robimy, że... Nie kilometry, nie. To co nie. Dzisiaj to jest nic. Poważnie. Kurwa, dobra, spadamy, bo jest, która to godzina jest? Po czwarty, piąta zaraz, kurwa. Jedziemy, na razie. Walimy dalej, szkoda czasu, kurwa. Dokoła z 20 jest. No skąd jest? Jest, 20 jest. Co, że rowerami nas nie wpuszczam, nie wiem, co się...
Ale żeśmy na godzinę przez trasę przyjechaliśmy. Ale żeśmy, kurde, żeśmy zdążyli, patrz. A żeśmy zdążyli wejść i wyjść, nie? Akurat, kurde, się kucą. Ciach, ciach, ciach. Tak. Młodziutkie. Także mówisz, na trasie 60 musisz jechać rowerem. Mówi, bo cię nie przypuszczą, kurde. Ale w ogóle to on zapomniał się taki typowy wiesień, który pogadałbym parę minut, ale nie wiem o czym, nie? A co tam? Znaczy, że nie tego, się nie pytał, szukać czy fajkę. Widzę, że on stał z nami tam, kurwa, cały dzień i dwa słowa zamówił. No, a tam deszcz, jedź do... ale jest jakaś chata. Jedź do chaty, kurde. Skuwamy. Ja pierdolę. Kurwa mać! Jeszcze brakowało zmokli. Ale gdzie tu nie ma wejścia, kur? Kurwa! Co? Nie wolno! Ale jaki jebany podejrzliwy! Nie mówię, bo tu... Co to kurwa? Kukurydza. Nie? Nie? Jakiś dziwny kamień. Ja wiem, że ktoś tu chyba polił, bo wygnęło, tu już się dawno nie boli, już zgasło. Kurwa mać. Mówimy, zrobimy sobie urbex. Opuszczone gospodarstwo, a się okazuje, że przyszedł właściciel. Ale zdążyliśmy, kurde, wejść do środka i wyjść. Także spokojnie. Tutaj też ciekawie. Porobiliśmy kilka zdjęć jakichś starych maszyn rolniczych. Też budynek rozwalony. Ale chociaż było gdzie się schować przed deszczem. No i co, jedziemy dalej, nie? Bo tam było puste na pewno. Tak, tak, tam puste było. Jedziemy, jedziemy. Śmigamy dalej. Przestało padać. Słońce wyszło. Ta chałupa chyba się zjarała. Może i tak, albo ją podpalili sami. O, widać, że jest podpalony dach. Tu jest flaszka od starej wódki z PRL-u. Zjedliśmy obiad z podwieczorkiem i wracamy ku domowi. Godzina 18, trochę pizga, zimno, kurde. I tu z górki jest, żeby było pod górkę, to byśmy się rozgrzali. Ale jest skurka. Zapomniałem czapki wziąć. I śmigamy. No. Ta sama. To my tam dojeżdżamy jadąc od tego. Jak to się nazywa? Od Osieka. Aha. To do tej drogi dojeździemy. I ostatnia prosta. Do koła ile pisze? Nie widzę jeszcze. Ale. Chwilę. Ale daje ładnie ja ta lampa. 14. To dobrze liczyliśmy. 14 km i zasiądziemy przy stole. 16, kurwa, nie 14. Ja jeszcze lepiej, kurde. To są ciemności, no, tu nie ma wcale z tych, jak w średniowieczu. No. Ja pierdzielę. Tutaj, tak. Tutaj jest ruch. My dojeżdżamy do koła. Z daleka widać piękną panoramę miasta. Zaczyna kropić deszcz. Ale teraz to już nieważne.
I co, żegnamy się z tego miejsca. Widzimy się oczywiście na trasie. I to by było na tyle. Do następnego.